No, to zróżnicowane życie na wozie i pod wozem to jest bogatsze i ciekawsze życie niż życie ustabilizowane i takie nijakie bardziej raczej. Klęska naszych armii w 1939 roku z tym nieubłaganym wrogiem, który zabrał nam ojczyznę, zdeptał nam wszystkie najświętsze nasze sprawy, któreśmy dotąd kochali, była moim najbardziej tragicznym przeżyciem lat młodzieńczych. Na jesieni miałem robić magisterski egzamin. To było okropne. Ja byłem 3 razy pod bardzo silnym bombardowaniem. Widząc te palące się, zwęglone szczątki ludzi, koni, sprzętu, to był okropny widok. Także ja byłem niemalże załamany i bliski samobójstwa. To było Dante. Armia Czerwona wkroczyła do Polski. Niestety tak się złożyło, że nie mogłem wystrzelić ani razu w kierunku nieprzyjaciela. Wszystkie oddziały polskie zmuszone są składać broń. Zdecydowaliśmy się przekroczyć, prawda, Czeremosz do Rumunii. Najbardziej dla mnie wstrząsające to był ten moment, kiedy siedziałem w wieży swojego czołga, oglądałem się do tyłu na moście na Czeremoszu, kiedy polski brzeg oddalał się od nas coraz to dalej. I nie byłem pewien, czy i kiedy jeszcze do Polski dane mi będzie wrócić. Powrócą pierwsi, 316 spadochroniarzy Armii Krajowej, by walczyć w dywersji, łączności, wywiadzie. 112 zginie. Wiosna polskich nadziei. Generał Sikorski rozkazuje nawiązać lotniczą łączność z krajem szykującym się do wsparcia zbrojnym powstaniem wyzwoleńczej ofensywy aliantów. Wkrótce dwaj kapitanowie opracowują koncepcję przerzutu do kraju specjalnie przygotowanych oficerów. Obaj są przyjaciółmi. Razem robili maturę, zdobywali pierwsze gwiazdki i dyplomy inżynierskie. Spotkali się we Francji. Maciej Kalenkiewicz przybył wprost z oddziału majora Hubala. Wespół z Janem Górskim uruchomią operację, o jakiej nie wykładano w żadnej wojskowej akademii. Latem 40. pierwsi skoczkowie mają lądować w Polsce. Francja padła. Ostatnia nadzieja na wolność Europy podzielonej pomiędzy kontynentalne potęgi opisana będzie granicą Wysp Brytyjskich. Polskie władze, przewidując długą okupację kraju, rozszerzają wsparcie dla podziemnej armii państwa. W Londynie powstaje 6. oddział sztabu naczelnego wodza, patronujący polskiej konspiracji. Plan Kalenkiewicza i Górskiego okazuje się niezwykle przydatny. Jednocześnie dla rozpalenia walki w okupowanej Europie Churchill powołuje kierownictwo operacji specjalnych, SOE. Kapitan Harold Perkins przed wojną jako właściciel fabryki w Bielsku przygotowywał wespół z Wojskiem Polskim dywersję przeciwniemiecką. W 40. objął kierownictwo sekcji polskiej SOE. Oddział 6. SOE szykują próbną ekipę skoczków do Polski. Wspólnie improwizują, także dla SOE to pierwszy zrzut spadochronowy ludzi na kontynent. Rotmistrz Józef Zabielski, major Stanisław Krzymowski i kurier cywilny lądują w Polsce w lutową noc roku 41. Powodzenie akcji decyduje o rozszerzeniu skali operacji. Spośród żołnierzy polskich jednostek na wyspie oddział 6 wytypuje oficerów o wysokim poziomie cnót moralnych i bojowych.
Blisko 2,5 tysiąca kandydatów zgodzi się walczyć w kraju, lecz tylko 600 uda się ukończyć szkolenie, by chwilę szybciej dobywać broń, by swą osobowością osiągnąć przewagę psychofizyczną nad wrogiem. Można powiedzieć, że każdy miał jakąś swoją sweet girl, prawda, czy przyjaciółkę. Ale owszem, nie stroniłem od tego. Powiedzmy, nie miałem stałej. Ja się chciałem bardzo nauczyć angielskiego. Namówić sam do siebie to trudno by się nauczyć. Więc wybierałem sobie jakieś, zapoznawałem się z jakimiś małe dziewczętami, po prostu, żeby gadać. Przyjmowali nas bardzo serdecznie. Pamiętam jeden taki dom, starsi ludzie. Traktowali mnie niemalże jak syna. Jak przychodziłem wieczorem, to zawsze tam cup of tea, czyli herbatka czekała, prawda, musisz koniecznie zjeść, prawda, o 9 musisz słuchać wiadomości, co się dzieje na froncie. Także naprawdę aż dziwne, że ludzie niemalże obcy czy nieznani w ten sposób się nami opiekowali. I po prostu wydaje mi się, że przez to chcieli nam wskazać swoją, prawda, sympatię, może i współczucie, prawda. I oni wiedzieli, że jesteśmy bez ojczyzny. Polska była słowem, które było myśmy nie nadużywali. Polska była oczywistym jakimś przedmiotem, rzeczą, ojczyzną, o której się nie mówiło. Komendant czy oficer, który szermował tym ku chwale ojczyzny, dla ciebie Polsko i inne tego typu zawołania, no nie cieszył się naszym uznaniem. To było coś naszego, które było u nas, ale przecież nie trzeba było mówić, to było oczywiste. To było nas 5 takich kolegów, prawda, którzy ciągle nam się zdawało, że ewentualne są jakieś możliwości przeniesienia się do innego oddziału, gdzie no coś można robić w końcu, prawda. Właściwie tam była beznadziejność, prawda, siedzenie w tej Szkocji, w tym niezbyt przyjemnym klimacie i czekanie nie wiadomo na co. Poczułem tą okropność naszej kampanii, po prostu, może to nie będzie ładnie wyglądało, po prostu chciałem się, o ile możliwości, zemścić. Działała, prawda, jakaś ambicja, bo gdybym ja odmówił, to czułbym się kiepsko, przeżyłbym to, że ja okazałem się w chwili jakiejś podjęcia decyzji tchórzem. Kiedy znalazłem się w Wielkiej Brytanii, wróciłem do broni pancernej. Znowu było szkolenie i w związku z tym, kiedy otrzymałem propozycję, czy zgadzam się walczyć w konspiracji w kraju, jako żołnierz Armii Krajowej, otrzymując 3 minuty czasu do namysłu od pytającego mnie podpułkownika Brągiela, nie czekając na upływ tych 3 minut, powiedziałem natychmiast, że się zgadzam. W Brigens pierwsze polskie grupy szkoli w dywersji i konspiracji brytyjska stacja treningowa SOE. Szefuje im major Koprowski. Potem sam skoczy do Polski, by dowodzić partyzancką brygadą na Wileńszczyźnie. Jednocześnie pod kryptonimem oficerski kurs doskonalący administracji wojskowej rusza Polska Szkoła Wywiadu, drugiej podstawowej specjalności, kierowana przez pułkownika Stefana Majera, wytrawnego oficera przedwojennej dwójki. Półroczny kurs zapoznaje ze strukturą państwa i armii niemieckiej, z zasadami pracy sieci i z technikami wywiadowczymi. Oficerowie uczą się szyfrów i szlifują języki obce. Pamiętam, kiedyś przyszedł do nas jakiś starszy pan, bardzo nobliwy, sekretarka, za nim niesieteczkę, specjalista od wysadzania w powietrze statków i kolei. Był taki pan Kobus, który nas szkolił w sprawach wyłamywania zamków, wytrychy. Tam trzeba było dorabiać klucze, robić odciski. Ja to specjalnie nie miałem do tego talentu. Na ogół wybierano oficerów, którzy, mówiąc delikatnie, nie grzeszyli brakiem inteligencji, prawda? Musieli odpowiadać jakiemuś poziomowi. Zawsze będę pamiętał powiedzenie mojego dowódcy. Pułkownik Stefan Majer twierdził zawsze, że oficer wywiadu, który sięga po broń, w tym momencie kończy się jako oficer wywiadu.
Naszą bronią zawsze powinny być szare komórki mózgowe. Wkrótce startuje kurs łącznościowców. Uczą się, jak zapewnić kontakt Polski podziemnej z wolnym światem. Wynajmowano gdzieś w Szkocji pokoje lokatorskie. Byliśmy w mundurach Armii Polskiej, ale nie mieliśmy żadnych dokumentów. Jedynym dokumentem to był bilet kolejowy. Trzeba było zainstalować radiostację. Antenę nie można było rozwiesić w pokoju, bo za mały ten pokój. Ale tą antenę myśmy tam przyczepili do sznura od bielizny. Rano nawiązaliśmy łączność i potem przestała antena jakoś stroić. Patrzę przez okno, gospodyni wieszała tam bieliznę do suszenia. Prawdopodobnie ją troszeczkę trzęsło, jak się klucz naciskało. Ale wieczorem nic. Byli serdeczni, wypiliśmy kilka kieliszków. Pojechaliśmy do naszych koszar. Rano zgłosił się tam taki pan cywil i zapytał się, co ci dwaj panowie tam robili. No to była wpadka. Przeznaczeni do dywersji, a było ich najwięcej, rozpoczynali drogę do Polski kursem zaprawy fizycznej, minerskiej i strzeleckiej w odludnym zakątku hrabstwa Inverness w Szkocji. Wielu odpadło, bo tu nieobecność na zajęciach usprawiedliwiało wyłącznie przypadkowe zranienie lub złamanie. Ledwo się dało to wytrzymać. Ja dosłownie czułem, ile człowiek ma w sobie mięśni, ścięgien, bo każda ta cząsteczka bolała z osobna. Jeść nie mogłem, tylko piłem. Wieczorem kładąc się na łóżko, ściskałem w twarz poduszkę i sam do siebie mówiłem, rany boskie, przetrzymać, tylko przetrzymać za wszelką cenę, żeby się nie zbłaźnić przed dżemojadami, a wszyscy instruktorzy na tym kursie byli Anglikami. Jak już widział instruktor, że ci osobnicy już całkowicie są wyczerpani, to wtedy dawał takie rozkazy. A teraz jeszcze raz dla mnie, a teraz jeszcze raz dla generała Sikorskiego, a teraz jeszcze jeden raz dla Mr. Churchilla, a teraz jeszcze jeden raz for victory, a wreszcie już jak człowiek zupełnie całkowicie upadł, a teraz jeszcze jeden raz dla British Empire, bo to najwyższe, i w końcu dla króla. Król ponad wszystko. Każde wstanie poranne to była dla mnie męka. Pewnego ranka obudziłem się i kiedy normalnie poprzednie dni do okna człapałem, żeby przez nie wyskoczyć, bo trzeba było z pierwszego piętra wyskakiwać, i wyskoczyłem i o dziwo, coś się zmieniło. To, co dosłownie wczoraj wydawało się niewykonalne, dzisiaj zaczęło być wykonalne. Musieliśmy się z tymi materiałami zżyć. Po prostu nosić je w kieszeniach, bo tak będzie się je nosiło w Polsce. Dlatego dosłownie spaliśmy na tych materiałach wybuchowych. Był taki sposób zakładania spłonki do ładunku, bo wszystko się dorobiło w zębach. Znaczy kładło się tą spłonkę do ust i w pewnym momencie trzeba było zębami zagryźć, bo ona się trzymała tego lądu. Więc to nam początkowo, jak pokazała instruktor, no to wszyscy osłupieli, no bo przecież jeśli zgryzie to nie w odpowiednim miejscu, no to się co najmniej buźka rozerwie, prawda? No ale po kilku ćwiczeniach nie było żadnych oporów. Każdy pchał do ust, zagryzał i wszystko w porządku. No więc myśmy sobie też robili kawały związane z pułapkowymi zapalnikami. Pod talerz się kładło, ktoś brał talerz, prawda, mu tam czaskał ten zapalnik. Jeden z naszych kolegów pewien cichy zakątek strasznie długo zajmował. Pod sedes podłożyło się zapalnik naciskowy, a w wodzie, w muszli zagłuszyło się wsadziło się maleńki, mikroskopijny po prostu ładunek materiału wybuchowego. Z chwilą, kiedy kolega usiadł na sedesie, ładunek rozerwał muszle na drobne kawałki, odbił ścianę, cudem po prostu kolega nie stracił żadnej części ciała. Biednej ofierze w barze każdy z nas stawiał double whisky. Musisz
strzelić szybciej i musisz strzelić pierwszy niż blady German, niż Szkop. Po prostu dlatego, że inaczej on ciebie zabije, a nie ty jego. Kogoś nie bawi strzelać. Każdy dostawał amunicji tyle, ile chciał. Także tutaj żeśmy rzeczywiście zużyli tej amunicji, ja nie wiem ile, chyba na całą wojnę wystarczyło. Każdy dostawał stena, dwa magazynki i był taki dosyć głęboki wąwóz. Na ścianach tego wąwozu pokazywały się tarcze. Więc to właściwie było coś w rodzaju skoków. 2-3 metry padnie, 2-3 metry padnie, w międzyczasie strzelanie. Gdzieś tam w środku magazynek się wyczerpał, trzeba było szybko magazynek wymienić. Wpuszczali nas do tej ciemnej chatki i tylko po szmer, po hałasie podnoszonych figur można się było zorientować, z której strony mniej więcej coś nam zagraża. No i na tym na ciemno się strzelało. Trzeba było umieć pistolet przytrzymać w linii celowania instynktownego. Strzelanie instynktowne polega na tym, że jeżeli od palca wskazującego przeciągnąć sznurek w kierunku celu, to właśnie ten palec wskazuje dokładnie na to miejsce. I trzeba zastąpić palec lufą pistoletu. Trzeba było się nauczyć odpowiednio robić momentalnie w miejscu zwroty, strzelać padając, klęcząc, leżąc, nieomal śpiąc. Pamiętam drugiego instruktora strzeleckiego. On miał 60 kilka lat, który instynktownie strzelając na tą odległość 15 czy iluś metrów mówił lewe oko, prawe oko. Przyzwyczailiśmy się pistolet zawsze nosić przy sobie, czy to w nocy, czy w dzień, więc to było pewnego rodzaju już naszym jakimś sprzętem, tak jak przypuśćmy zapalniczka czy paczka papierosów, którą się ma przy sobie i się jest pewny, że ma. W czasie szkolenia wyrabiono automatyzm u nas na okrzyk halt. W ten sposób się szło. W pewnym momencie nagle był okrzyk halt, trzeba było się odwrócić, wyciągnąć pistolet, strzelić. Uczyliśmy się sposobów cichego zabijania. Rzecz polegała na tym, że zabić nieprzyjaciela trzeba było cicho, żeby nikt tego nie słyszał, żeby nie wzniecić jakiegoś alarmu. Cały szereg był automatyzm, bo przy przewróceniu przeciwnika na ziemię kiki, kill, znaczy kopnij i zabij. To były krzyki takie, które sierżanci angielscy powtarzali bardzo często i z takim dużym zapałem krzyczeli. Kantami zewnętrznymi dłoni biło się o wszystkie twarde kanty. Chodziło o to, żeby wyrobić sobie ręce do zadawania śmiertelnych ciosów całą dłonią w szyję, w kark. Trzeba było wiedzieć, gdzie wsunąć nóż, ażeby śmierć nastąpiła natychmiast, bezgłośnie. Każdy żołnierz czy dywersant jeszcze może bardziej w większym stopniu musi być przygotowany na to, że kiedyś będzie musiał kogoś zabić, prawda? No ale to należało, że tak się razie, do zawodu. Tutaj kto pierwszy, ten lepszy. To normalna walka. Trzeba zabijać, albo żeby nie być zabitym. No, wojna jest zupełnie inną moralnością. Kieruje się niż moralność pokojowa. Nagle pewnego dnia, o pewnej godzinie wolno ci zabić człowieka, bo on jest innej nacji po prostu tylko, prawda? Nic w stosunku do niego nie masz, a wolno go zabić, to jest chwała. Kurs bytowania w terenie o własnych siłach, mając jako całe zaopatrzenie kawałek drutu stalowego, zapałki, nóż i płachtę namiotową, prawda, do nakrycia się. Plotłem coś w rodzaju szałasu z gałęzi i z liści, wymościłem go elegancko. Spanie było całkiem przyzwoite. Tylko to, że trzeba było całą noc podsycać ogień przed wejściem, dlatego że to było chyba gdzieś koniec maja. I w górach kaledońskich nad oceanem było bardzo zimno. No najwięcej trudności mi sprawiało szukanie mięsa. Zakładałem sidłak przed króliczymi norami i gdy taki królik się złapał, trzeba go było zabić. A ja muszę przyznać, bardzo lubię zwierzęta. No ale czegoż się nie robi, kiedy żołądek woła jeść, prawda? Jakoś doszedłem do tego, że można królika zabić po prostu ręką. Od maja 42 kursy dowódców dywersji przejmuje polska stacja Wodleyend. Komendant brytyjski pułkownik Robert Caldbeck, był adiutant króla, uważał to wszystko za wariactwo, ale skoro mili Polacy tego chcą, jest tu, by we wszystkim pomóc.
Polski komendant major Hartmann to był adiutant prezydenta. Był zbyt znany, by skoczyć do kraju. W Odley End indywidualne przygotowanie z kursu zaprawy zgrywano w umiejętność dowodzenia drużyną dywersyjną. Królowała zasada minimum teorii, maksimum praktyki. Obiektami akcji były angielskie fabryki, urzędy, lotniska. Opanowywano je, zakładano ładunki, wykradano polecone przedmioty, często działając w przebraniu. Ani Home Guard, brytyjska obrona cywilna, ani policja nie były powiadamiane o szkoleniowym charakterze akcji. W razie wpadki kursant oddawał wyłącznie oficerowi policji karteczkę z numerem telefonu, lecz oznaczało to krzyżyk w notesie majora Hartmana. Trzy krzyżyki eliminowały z kursu. Mieliśmy też ubezwładnić pocztę. O godzinie 15 miało to się rozpocząć, skazaliśmy kolejce i w pewnym momencie wyjmujemy pistolety i dajemy rozkaz, ręce do góry i zaczynamy, prawda, buszować tam. Więc tam rzeczywiście było niesłychane zdumienie, no nawet nie przerażenie, ale jakieś takie no, zaskoczenie olbrzymie, prawda, że coś takiego się może zdać w spokojnym miasteczku szkockim, prawda, że jacyś gangsterzy przyszli i chcą obrabować pocztę. Mojemu koledze Michałowi Fialce się nie udało przebraniu ich za kobiety, ponieważ nogi wyglądały inaczej męskie, aniżeli kobiety, więc ich złapali. Cały czas to była zabawa policjanta i złodzieja. W samym sercu Londynu, w części zburzonej, to był kurs walk ulicznych. Tu robiony w warunkach prawie że bojowych. Z przeciwnej strony byli strzelcy wyborowi, którzy strzelali ostrymi nabojami. Miny zakładano ostre, rzucaliśmy granaty formalne, strzeliliśmy ostrymi pociskami. No, przy tym wszystkim nikt z nas nie był nawet groźnięty. Dosyć było takie jeszcze swobodne. Tam nikomu niczego nie nakazywał. Nikt nikogo do niczego nie przynagrał. Nikt niczego nie kazał. Powiedziane było, to trzeba zrobić. A jak to zrobiłeś, to jest twoja rzecz. Tam nie mogło być inaczej w służbach specjalnych. To byli młodzi oficerowie, którzy z nami razem ćwiczyli te trudne ćwiczenia i to czego oni nas nauczali i jak nauczali, to była też jakaś selekcja dla nich. To była jedna rodzina. Jeden z uczestników nie został zaakceptowany przez kolegów. Zrezygnowano z niego. Major Józef Hartmann po wojnie w ogródku przy swym londyńskim domu zasadził i pielęgnował tyle róż, ilu jego wychowanków poległo w kraju. Cóż robi żołnierz, jak dostaje przepustkę? Żołnierz idzie wypić piwo, potańczyć. Naturalnie rozpoczęło się od normalnej zazdrości, którą okazał żołnierz szkocki, kiedy jego friend girl zaczęli Polacy prosić do tańca. Doszło do bitki. Ostatnim, który został uderzony, okazał się kapelan. Kiedy nadjechała żandarmeria, wszyscy razem, solidarnie zwrócili się przeciwko żandarmerii i na jej karkach wyjechali z hotelu. Tak rozpoczęło się bratanie korpusu oficerskiego szkockiego z polskim. Daliśmy się poznać jako żołnierze, którzy nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. My przyjechaliśmy jako ci alianci, którzy jedyni w momencie, kiedy zawaliła się Francja, stanęli u boku armii brytyjskiej i tak chcieliśmy być traktowani. Skoczkowie opanowali prowadzenie różnych pojazdów, a grupę przeszkolono w obsłudze niemieckich wozów bojowych, by móc wykorzystać je podczas powstania powszechnego w Polsce. W ośrodku polskiej brygady spadochronowej lub w Ringway cichociemni wszystkich specjalności przygotowywali się do skoków spadochronowych. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem ścianę wysokości 4,20 i powiedziano mi, że musisz przez to przeskoczyć z rozbiegu, no to nie zrobiłem tego ruchu, ale podrapałem się w czoło i pomyślałem sobie, że ja przez tego nigdy nie przeskoczę. Był taki kolega, on w tak zwanym małpim gaju na torze przeszkód rozbił się tak potężnie, że miał połamane żebra. Przemyślny tor zaplanował dowódca brygady pułkownik Sosabowski. Jego metody szkolenia spadochroniarzy z niewielkimi zmianami stosuje się do dziś.
W ośrodku pułkownika Sosabowskiego zbudowano pierwszą w Imperium Brytyjskim wieżę spadochronową. Nie odczuwam lęku wysokości. Natomiast podziwiałem mojego kolegę i przyjaciela, porucznika Janusza Prądzyńskiego, który odczuwał szalony lęk wysokości. Z wysokości pierwszego piętra nie mógł się patrzeć w dół. On skakał. Skakał bez chwili wahania. Zielono-żółty, ale skakał. Wszyscy się boją. W każdym razie wszyscy mądrzy ludzie się boją. Śmiem twierdzić, że im człowiek ma więcej wyobraźni, tym się więcej boi. Ponieważ wie, co go może czekać. Z samolotów skakano u Brytyjczyków w Ringway w nocy i w dzień z małej wysokości. Teoretycznie byliśmy przygotowani, no ale pan wie, przypięli tą torbę na plecach, którą wierzyli albo nie wierzyli, że on się samoczynnie otworzył, a to było tylko pierwszy raz, później nie było żadnych kłopotów. Co tutaj dużo mówić? Czwarty, piąty skok chyba jest najtrudniejszy. Gdzieś po nabraniu tej wprawy nagle przychodzi taki moment, gdzie trzeba się mocno przełamać, żeby rzeczywiście skoczyć. Się wyczekiwało i patrzyło się na fizjonomię, na tę twarze tych wszystkich delikwentów. Jedni mieli grymas, drudzy się żegnali, trzeci to tak trochę się trzęśli. Bo na mnie też chyba się inaczej patrzyli jak normalnie. Jeden z moich kolegów wycofał się i na dziurę poszedł w głąb samolotu. Został wyeliminowany. To jest, tam były dwie komendy, Action Station i Go. To był duży odruch. Instruktor, który przyglądał się tylko skokom, nie był przypięty, nie miał spadochronu i na krzyk go wyskoczył i oczywiście zabił się. Pamiętam, że po wojnie już samolotem leciałem i ktoś gdzieś coś podobnego powiedział do go, ja przysypiałem i automatycznie nogi złożyłem i też prawie że z fotela się zsunąłem. Ostatnim krokiem był kurs odprawowy w Audley End. W 6 tygodni 28 fachowców pod okiem kapitana Górskiego zamieniało oficerów w szarych obywateli generalnej guberni. Każdy budował nowy, fałszywy życiorys, tak zwaną legendę, wypełniając lata pobytu w Anglii życiem w kraju. Dobierał stare, polskie ubranie. Wspomnienie Warszawy, kawiarni, antykwariatów i roześmianych kobiet zastąpić musiał wyobrażeniem żandarma na Marszałkowskiej i zapachu kartoflanki. Po takim psychicznym zmęczeniu przychodziło się tam się spało, więc instruktor przychodził i raptownie budził danego osobnika i zapytywał się jego, jak ty się nazywasz, a jeżeli ten nie powiedział właściwie, nie odpowiedział tak, jak miała opiewała i legenda, no to wtedy to było dla niego już minus. Bardzo często było się zresztą przesłuchiwanym przez specjalistów naszych, żeby utrwalić tą legendę, nauczyć się, jak należy odpowiadać w czasie śledztwa. Tu były spotkania z kurierami z Warszawy, którzy mówili, jak Warszawa wygląda. Musiałem się jej nauczyć na pamięć, narzeczoną musiałem sobie wybrać. Tak dalece była ta legenda opracowana. Kurs odprawy kończył się przysięgą. Pamiętam uroczystą chwilę, kiedy byliśmy zaprzysiężeni na rotę przysięgi AK, wówczas jeszcze ZWZ, ale taka sama była rota przysięgi ZWZ i AK. I pamiętam to uczucie takiego zażenowania, czy ja mam prawo do tej przysięgi, no bo jestem w Londynie, wyjdę sobie zaraz i mogę iść do kina i przysięgam tak, jak przysięgają ci moi koledzy w Warszawie, ale pamiętam, że naprawdę zabrzmiała ta rota przysięgi dopiero, kiedy powtarzałem ją z moimi kolegami na strychu na krakowskim przedmieściu, czy na różnych naszych melinach. Stacje wyczekiwania na przerzut. Ostatnie dni bywało tygodnie na granicy dwóch światów, życzliwej, lecz obcej Anglii i swojego kraju, w którym okupanci rozstrzeliwali każdego schwytanego skoczka. Tam obsługiwały nas angielki, fany tak zwane. Podczas całego dnia miały te swoje obowiązki. A potem przedzierzgały się wieczorem w Dame de Compagnie, osoby do towarzystwa i jeździliśmy do baru czy do kina. Dopóki tam się siedziałem w tej stacji, flirtowało się z tymi fankami, jadło się dobre jedzenie, to było wszystko w porządku. No ale kiedyś ten dzień musiał nastąpić, prawda, więc był jakiś taki wewnętrzny niepokój, nie tyle obawa czy strach, tylko no, żeby to się nareszcie już stało. No.
Przed samym lotem dostarczano sprzęt i pieniądze. Skoczkowie zabrali dla AK 35 milionów dolarów. Podawano kontakt w razie zrzutu poza czekającą placówką. O godzinie 16:15 musieliśmy zawsze znajdować się w sitting roomie, ponieważ była nadawana melodia, która miała oznaczać przygotowanie się do zrzutu. Przyjeżdżali pułkownik Protasiewicz, major Jazwiński, major Perkins. Myśmy ich nazywali handlarzami żywym towarem, bo oni nas wysyłali tak na rzeź, myśmy mówili. Tak żartowaliśmy. No i jak oni przyjechali, zabieraliśmy cały nasz ekwipunek i jechaliśmy na lotnisku Temsport. Pierwsze loty nad Polską były rekordami odległości RAF. Latali Polacy, Anglicy, Australijczycy i piloci południowej Afryki. Do zadań specjalnych zgłaszali się ochotniczo po wykonaniu tury bombardowań Niemiec. Samotny nocny lot, powolną maszyną nad morzem i obroną przeciwlotniczą, by w czerni znaleźć kilka światowych latarek. Od jesieni 43 wozili skoczków wyłącznie Polacy w końcowej fazie krótszą trasą z Włoch. Mimo wszystko takie 13,5 godziny za sterami, to wie pan, to jednak był wysiłek. Z tym tylko Szczek miał 23-24 lata. A już jak przychodziły loty do Polski, to nie było siły, żeby dowódca dywizjonu zakazał lecieć. 2-3 noce pod rząd, jedna za drugą. I wytrzymywał człowiek jakoś. A w załogi wszystkie zdecydowanie na loty do Polski się zgłaszały. To jest mój dobry przyjaciel Bohuszewicz, który po powrocie z Polski przyleciał nad Brindisi. Była tak duża burza i wiatr, niski pułap chmur, że oni w chmurach kręcili i podchodzeniem do lądowania wpadli do kanału. I cała załoga, oprócz jednego, zabiła się. Najbardziej chronieni, jeśli chodzi o tajemnice, to byli właśnie skoczkowie cichociemni. W stosunku do niektórych skoczków, i to w ten czas dowiadywaliśmy się, że to są jacyś szczególni ludzie. To w ten czas zawoalowani byli, twarze mieli zawoalowane. Ceremonia przywiezienia skoczków to był ostatni akt przed samym lotem. Samoloty, gdzie nie było zrównoważonego ciśnienia, od czasu do czasu pilot dosłownie popuszczał nam trochę tlenu z butli. Wobec tego kolegom sączyła się krew z nosa. Były przypadki, żeśmy nie dotarli do celu, no to w ten czas i oni, i my wracaliśmy. Po 12 godzinach lotu wróciliśmy do Anglii. I żaden z nas o własnych siłach nie mógł wyjść z samolotu, taka jakaś nerwowa klapa. No bo w końcu dwa razy byliśmy nad Polską i dwa razy się wrócili. Był tragiczny lot, bo zginęło dużo maszyn, nie pamiętam, 11 chyba leciało, 4 strącono. I przylecieliśmy w rejon Sokołowa, tam była pierwsza placówka i ona nie odpowiadała. Pilot powiedział, że wracamy do Anglii. Myśmy się bardzo mocno zaparli, powiedział, że polecimy na zapasową placówkę. Znalezienie placówki, największa satysfakcja. Jak człowiek przychodzi, nawigator mówi, pod tym laskiem powinni czuwać. Więc schodzę nisko, wie pan, z fantazją, człowiek 23 lata, to wie pan, z fantazją, literę dnia, zaczynam wyciągać przed drzewami, tylny strzelec mówi, panie poruszniku, bo wówczas jeszcze byłem poruszniku, panie poruszniku, zapalili!
Ja miałem fantastycznego nawigatora, już jak się przypiął do placówki, to już jej nie puścił. To tak na czusie, tylko mówię w lewo, a później dobrze w lewo. No dobrze w lewo, wie pan, to nie Spitfire, to przecież to ciężki grat jak cholera. Do tego maleńka szybkość, ja nie mogę gwałtownych ruchów robić, bo zaraz mi się zwinie i przepadnie. To tylko tak lekko, lekko w lewo, w prawo, uwaga, 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 poszli. Ja skakałem pierwszy. Przecież naokoło ciemności krzaki, ziemia zaorana, nic więcej. Nagle ja się poczułem w domu. Ja znalazłem się u siebie. Zanim zdążyłem sięgnąć po Colta Super Speeda, to już mnie trzymał w objęciach jeden z oczekujących na placówce i strasznie się ciesząc całował mnie w obydwa policzki. Trafiliśmy później do takiej wsi, tam na stole kopę jaj gotowane w jakimś tam boczku i bimber. No myśmy ich poczęstowali tutaj naszą manierką rumu jeszcze, którą mieliśmy z sobą, z tymi sandwiczami delikatnymi angielskimi. No i żeśmy tak, prawda, się zaczęli już zbratać. To jedno z największych przeżyć to było te przywitanie się z tą ziemią i później, proszę pana, robi pan to zadanie, wyrzuca pan i ja piaś te 5 godzin z powrotem do Anglii, znowu daleko od tego własnego kraju. Wachlarz. Uderzenie AK w linie komunikacyjne Niemiec z zapleczem frontu wschodniego to pierwsze duże zadanie skoczków. Gdy Niemcy staną pod Moskwą w krytycznym roku 1942, wachlarz rozwinie od Łotwy po Ukrainę 5 odcinków dywersyjnych. Kosztem $250,000 zostanie rozlokowana i wyposażona sieć patroli niszczących tory i transporty kolejowe, mosty i linie telekomunikacyjne. Dowództwo 4 odcinków obejmą oficerowie cichociemni, a 24 skoczków pokieruje patrolami. Jan Piwnik Ponury obejmie odcinek 2 równy Kijów. Alfred Paczkowski Wania obejmie odcinek 3. Aresztowanego zastąpi Bolesław Kontrym Żmudzin. Tadeusz Sokołowski-Trop, dowodząc odcinkiem 4, zginie w mińskim gestapo. Stanisław Gilowski-Gotur obejmie odcinek 1. Wachlarz zada straty. Co najmniej 30 wysadzonych transportów i 60 zniszczeń linii kolejowych, ale i sam otrzyma dotkliwe ciosy. Tereny wypłukane z Polaków 2 falami deportacji nie dały dobrego oparcia. Dywersantów ścigała policja niemiecka oraz kolaboracyjne policje litewskie, białoruskie i ukraińskie. U progu 43. spadek skuteczności nakazał zwinięcie wachlarza. Torturowanego w Pińsku Wanie uwolni Ponury. 9 ludzi, w tym 3 skoczków, rozbije więzienie w mieście z 3000 garnizonem i wywiezie odbitych do Warszawy bez strat. I jeszcze w nocy przeżywałem, ale w momencie już wyruszenia do akcji bezpośrednio, to byłem zupełnie spokojny i przekonany, że wszystko musi się skończyć pomyślnie. Pełna satysfakcja nastąpiła, kiedy ja wróciłem do Warszawy, ale z drugiej strony było też pewne uczucie takiego jakiegoś żalu, smutku, że na skutek tej naszej akcji zostało rozstrzygnięte 30 zakładników. Niepowiadomiony o zwinięciu wachlarza Franciszek Pukacki-Gzyms działa na Ukrainie aż do połowy 43 roku. Skoczkowie z wachlarza przejdą do kierownictwa dywersji, pionu walki czynnej zwalczającego odwetem terror okupanta.
początków 42 skoczkami nasycono także oddziały walki bieżącej. Wtedy wieci, choć ciemni, objęli dowództwo większości oddziałów dyspozycyjnych, w każdej chwili gotowych do uderzenia. Oddział dyspozycyjny Komendy Głównej Parasol poprowadzi Adam Borys Pług. Skoczkowie nauczą młodych rzemiosła walki, czyniąc ich zapał choć trochę mniej straceńczym. Parasol zlikwiduje 13 groźnych gestapowców w Warszawie, w tym Franza Kuczerę. Ja byłem z tym po prostu z tym zaszokowany, bo potem przybyli młode chłopaki, niewyszkolone, wojsku to nie było, a garnęło się do tego, aby to robić. Wśród tej młodzieży to był ten niesamowity zapał i oni byli gotowi na zrobienie wszystkiego i nigdy nie było przypadku, żeby to było. Żeby akcję dobrze wykonać. Na przykład mieliśmy tu dwie akcje na Nowym Świecie, gdzie normalna ulica, ludzie chodzili, prawda? No i kwestia była, w jaki sposób to wykonać, żeby nie ponieść żadnych strat. No ale to wszystko trwało, bo ja wiem, minuty. Później to już było chleb z masłem. Raz tylko w jednej z akcji jeden żołnierz został niestety zabity. No ale to tylko te miałem straty w czasie całej, powiedzmy, okupacji. Bolesław Kądrym pokieruje komórką likwidującą z wyroków sądów specjalnych zdrajców i szmalcowników. Jego zastrzelą w mokotowskim więzieniu w 1953. Oficerowie cichociemni dowodzą oddziałami partyzanckimi w całej Polsce. Nie sprzeniewierzą się odpowiedzialności związanej ze słowem dowódca, a niektóre oddziały wywiodą swe nazwy od ich pseudonimów. Najtrudniej będzie tym na wschodzie. Uchwały KC Kompartii Białorusi i Ukrainy nakażą swym oddziałom, dowodzonym przeważnie przez funkcjonariuszy NKWD, likwidowanie każdej obcej siły zbrojnej na swym terenie. Oddział dyspozycyjny KDW Wileńskiego pod dowództwem Adama Boryczki-Brony pozwoli tutejszym Polakom zapomnieć o strachu. Rozrośnięty w 6. Brygadę dowodzoną przez majora Koprowskiego, szefa kursów w Brigens, toczy regularne bitwy z formacjami terroryzującymi polską ludność. Ponury z wachlarza trafia w rodzinne góry świętokrzyskie. Wespół z cichociemnymi Rafałem Niedzielskim, Eugeniuszem Kaszyńskim, Waldemarem Świecem i Janem Rogowskim poprowadzi partyzanckie zgrupowania. Staną się one postrachem policji i żandarmerii. Ujdą niemieckim obławom. Po raz trzeci specjalnej brygadzie antypartyzanckiej SS. Czterystu partyzantów, otoczonych w nocy i zaatakowanych o świcie. Ponury, dowodząc z kamiennym spokojem, wyprowadzi z okrążenia, tracąc tylko 38 ludzi. Po konflikcie z przełożonymi, przerzucony na Nowogródczyznę, obejmie batalion w 77. Pułku Piechoty AK. Zginie pod Jewłaszami. Oddziały wejdą w połowie roku 44 w skład Kieleckiego Korpusu AK. Witold Strumpf trafia w marcu 43 do wydziału zaopatrującego AK w fałszywe dokumenty. Wkrótce dołącza Wilhelm Pluta. Doskonale przygotowani w Anglii osiągną mistrzostwo w fabrykowaniu niezbędnych dokumentów. Na wyłączne potrzeby oddziału drugiego Stanisław Jankowski rozwinie i poprowadzi komórkę legalizacyjną zakonspirowaną na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. A dla Leskiego Bradla to była skomplikowana operacja. W pewnym momencie on do mnie przyszedł i powiedział mi, dostałem polecenie, że mam jechać do Paryża. Były komórki złodziei, doliniarzy kieszonkowych, którzy współpracowali z nami.
honorowo dla potrzeb wywiadu i nadaliśmy im hasło okradać oficerów niemieckich, którzy przejeżdżają przez Warszawę. I po 2 tygodniach mieliśmy kilka kompletów dokumentów oficerów niemieckich. A już wie pan, wstawić inną fotografię, mianować pułkownika generałem i tak dalej, i Bradl 14 razy jako generał von Hallmann jeździł do Paryża, meldował się, tak jak tam powiedziałem, i szczęśliwie wracał do Polski. Naturalnie. Dokumenty fałszywe zawsze składają się z papierka i z człowieka, który się nimi legitymuje. On musi się zachować autentycznie. Musi uwierzyć, że to są autentyczne dokumenty, bo wtedy jego reakcje są autentyczne. Zrzucony wiosną 43. pułkownik Kazimierz Irane Kosmecki pokieruje wywiadem i kontrwywiadem AK. A 37 skoczków rozmieszczonych w wywiadzie zdobędzie informacje cenniejsze od armat i czołgów. 15 z nich zginie. Zidentyfikują i rozpoznają ruchy wielkich jednostek niemieckich na zapleczu frontu wschodniego. Rozpoznają obiekty przemysłu zbrojeniowego i produkcję nowych broni, tak upragnionych przez Hitlera. Stefan Ignaszek poprowadzi rozpracowanie produkcji pocisków rakietowych V1 i V2. Najpierw w Peenemünde, a także po przeniesieniu poligonu V2 pod Mielec, poza zasięg lotnictwa alianckiego, rozpracowują sprawę łącznie ze zdobyciem kompletnej rakiety, techniczną ekspertyzą jej podstawowych układów i przesłaniem ich do Anglii specjalnym samolotem, który wyląduje w Polsce. No, największa satysfakcja była, kiedy komunikat nasz PIP-u podał wiadomość, że zostało zbombardowane Peenemünde. Przeciwnik był na pewno bardzo czujny, prawda? Gubiło ich ta masa, te miliony tych przymusowo wywożonych na roboty, prawda? Masę okupowanych krajów. Oni nie potrafili opanować tego wszystkiego. Wykorzystywaliśmy masę informatorów. Każdy, który był prześladowany, wszyscy starali się szkodzić i działać. Niestety mieliśmy dużo wpadek. Ostatnio jeden z moich kierowników sieci, który rozpracowywał fabrykę benzyny syntetycznej, został zgilotynowany w Brandenburgu, tuż przed zakończeniem wojny. Aliancka Dakota, lądując w Polsce i powracając do bazy, otworzyła serię operacji Most. Także kilku cichociemnych dostanie się w ten sposób do kraju, a Mostem 3 wylecą do Anglii części V2. I zobaczyłem naszych żołnierzy, partyzantów, którzy podbiegali do tego samolotu naszego, całowali go i klepali z radości, że przyleciał. Tak na niego oczekiwali. Drugi pilot, Bolesław Korpowski, kiedy wyskoczył z samolotu, miał ze sobą jakiś chlebak. Upadł na kolana i zaczął do chlebaka zagarniać obiema rękami tą ziemię, żeby ją zabrać, prawda, polską, naszą polską ziemię, z powrotem do Włoch, do Brindisi. Kilkudziesięciu skoczków łącznościowców pomoże spoić podziemną armię w prężny organizm. Tysiące godzin łączności, w stresie, bez ruchu, w skupieniu. Byli dobrzy. Tylko 3 wpadło podczas nadawania. Muszę powiedzieć, że to była bardzo, z punktu widzenia konspiracji, paskudna specjalność. To był zawsze człowiek w charakterze zająca, którego poszukują. Otóż nie można ukryć radiostacji pracującej, radiostacji, którą, jak myśmy mówili, która gra. Kiedyś dostaliśmy strych. Nie zainstalowaliśmy radiostacji na poranny seans z Londynem. No i po naciśnięciu klucza, chyba w 30 minut później, szef osłony, który obserwował ulicę, powiedział: zdaje się, że dzisiaj nas mają. Bo 2 auta żandarmerii zatrzymały się pod tym Spichlerzem. Nakazałem natychmiastową ewakuację, kazałem rzucić wszystko. Natomiast radiotelegrafista w dalszym ciągu odbierał coś z Londynu. I mało mnie krew nie zalała. Radiotelegrafista z tamtej strony nadał mu God save your souls, jako dobre życzenie, żeby Pan Bóg uratował nasze dusze. No, ja złapałem za klucz i nadałem też wówczas, po co im nie
i zakończyłem seans ładnie. Samochody nagle ruszyły, jakby je ktoś tam ogon im przypalał. Ponieważ myśmy mu odpowiedzieli, to myśmy przegrali podjazd, znaczy podjazd przejechał dalej. Byliśmy głęboko zakonspirowani, znaczy ten, który nam wypożyczał lokal, nigdy nie wiedział o tym, że to jest lokal dla radiostacji. Często trzeba było uciekać, często strzelano do nas i myśmy nie odpowiadali. Łatwiej było nam uciec w ciemnościach niż nawiązywać walkę. Poznaliśmy się jeszcze właśnie z gimnazjum. Spotkaliśmy się w Warszawie. Wesele było dniem największego mojego strachu. Ślub odbył się konspiracyjnie na Bielanach, w tym małym domku. Skoczków nagle ni stąd, ni zowąd zjawiło się tam, nie wiem, 12 czy 14. Nie zapraszam. Sami się zjawili. Bardzo byli serdeczni. Dach tego domku chyba się podnosił od krzyków i śpiewów. Udało się. Pod tym małżeństwo to była obrona jakaś. Myśmy się w ten sposób bronili przed jakimiś wynaturzeniami, a to bardzo łatwo w czasie wojny do tego dojść, bo w końcu człowiek obojętnieje na śmierć czy na cierpienie nawet osób bliskich. Na Wołyniu cichociemni zorganizują samoobronę Polaków przed tymi Ukraińcami, którzy swą wolność dostrzegli w śmierci obcoplemieńców. Jeżeli w rodzinie byli Polak i Ukraińc, Ukrainka i Polak, to jedno z nich musiało zginąć. W 1943 roku na terenie Łódzka, na przedmieściu Gnidawy, to Ukraińcy zaskoczyli Polaków przygotujących się do uczty wigilijnej i 150 kilka osób zamordowali. Latem 44 nadejdzie Armia Czerwona. I będzie wspólna walka, bo wspólny był wróg. W akcji Burza siłami polsko-radzieckimi zostanie wyzwolony Lwów. Osamotniona, wysforowana radziecka brygada pancerna wsparła 3000 piechotę 5. Dywizji AK. Żołnierze kompanii KDW Piotra Szewczyka, cichociemnego Czera, zajęli gmach Politechniki. Za frontowcami spłyną specjaliści terroru. W Wigilię Powstania Warszawskiego ujawnieni żołnierze AK żegnać będą jakże krótką wolność. Podobnie stanie się w Wilnie. Szefa sztabu operacji wyzwolenia miasta Ostra Brama, cichociemnego Teodora Cetysa, pojmano z całym dowództwem podczas wspólnej odprawy po zdobyciu miasta. Maciej Kalenkiewicz, po skoku w komendzie głównej AK, inicjator operacji oswobodzenia Wilna, dwukrotnie ranny w boju, nie pozwoli rozbroić swych żołnierzy. Odskakują. Otoczony w lesie pod Surkątami przez wczorajszych sojuszników, może umknąć. Pozostaje. ...21 sierpnia ginie razem ze swoimi żołnierzami. Jego przyjaciel Jan Górski w tych samych dniach wpada w ręce gestapo. Nie przeżyje. ...27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK od zimy idzie w walkach z Wołynia. Mają za sobą wspólny z Armią Czerwoną bój w operacji Kowelskiej. Mają za sobą straty. Odtwarzają dywizję w Lubelskiem. Wchodzą do walki. Bataliony dowodzone przez cichociemnych Michała Fijałkę, Kazimierza Furmana i Franciszka Pukackiego wyzwalają Lubartów, Ostrów Lubelski i Kock, ziemię, na której generał Kleberg wydał ostatni rozkaz września. Będą tymi, co go wykonali. Każą im oddać broń. Jedni usłuchają i zgromadzeni w niedawno opustoszałym obozie Majdanek trafią na wschód. Wtedy inni wrócą do lasu. Tutaj w ostatnich dniach przed powstaniem odczuwałem, że znajduję się na kotle z wrzącą wodą i lada moment ten kocioł musi wybuchnąć. Wziąłem na plecy miotacz płomienia i poszedłem z nim na bunkier pod Sejm.
bo ja chciałem walczyć. Oczywiście ludzie wywieszali już chorągwie, barwy narodowe. Był pierwszy dzień Nazwijmy to Wolności. Także to wtedy były bardzo miłe chwile, no ale trwały dosyć krótko. Blisko 100 cichociemnych stanie do boju o wolność stolicy. Jakże trudno znaleźć miarę czynów opłaconych krwią ludzi. Lecz nieodpartym pozostaje wrażenie, że bez tych 316 niezwykłych żołnierzy walka polskiego podziemia nie byłaby nigdy tak skuteczna. Choć może i tak tragiczna. Drugi dzień Bożego Narodzenia 44 skoczyła do Polski, do pierwszego pułku strzelców podhalańskich, ostatnia ekipa cichociemnych. Cichociemnemu generałowi Okulickiemu przyszło nakazać rozwiązanie AK. Podstępnie porwany zginie w moskiewskim więzieniu w Wigilię roku 46. Swym rozkazem oszczędził konfliktu żołnierskich sumień. Zwolnił je z przysięgi. Najpierw zostałem uwięziony na terenie Łódzka przez organa miejscowego NGB. W czasie rewizji znaleziono orzełka legionowego z koroną. Wówczas pułkownik Miedwiediew wziął tego orzełka tak do rąk i powiedział po rosyjsku: ładny ptaszek, ale on drań patrzy daleko, bo od morza do morza. Otrzymaliśmy wyroki śmierci. Nas utożsamiono z agresorami. W czasie święta zakończenia wojny to ja znajdowałem się w drodze, w wagonach bydlęcych, przewożony z obozu podkaniowym do obozu Kotlasi. Raptownie przy zatrzymaniu pociągu zaczęli Sowieci strzelać, to znaczy konwój, ten, który nas ochraniał, strzelać na wiwat i krzyczeć: wojna kończyła. Przypuszczaliśmy sobie tak w duchu, że być może wrócimy na wolność. Wybrano więźniów potem politycznych, bardziej obciążonych, i do specjalnego obozu na terenie Tejszetu, w środkowej Syberii. Tam zaczęliśmy budować kolej, tą przyszłą BAM. Dwa razy był taki moment, w którym dosyta mogłem się najeść chleba i po 4 miesiącach przerzucono statkiem na Kolymę. Po powrocie w 1955 roku. To były właśnie takie sny koszmarne, że kolegów zwalniają, a mnie nie. Pozostaje w obozie. Człowiek, tak jak zwierzę, pewne rzeczy czuje. Ja pamiętam zapach klatki schodowej na ulicy Wilczy, gdzie mieszkałem, kapustę, którą niemalże codziennie gotowała stróżka, zapach akacji, coś, co się mówi: mój kraj ojczysty. Kiedy wróciłem do kraju, dowiedziałem się, że jestem zaplutym karłem reakcji, tym jakimś mierzwem. Wiedziałem, że staję w opozycji do istniejącego systemu. Nie mam najmniejszych pretensji, że zostałem za to zaaresztowany i że w myśl wówczas obowiązujących przepisów groziła mi kara więzienia czy jakichś dalszych, powiedzmy, prawda, represji. Po skończeniu Wyższej Szkoły Wojennej w Wielkiej Brytanii postanowiłem wrócić do Polski i wróciłem transatlantykiem naszym przedwojennym imieniu Sobieski. Połączyłem się tu w Warszawie z rodziną. Zostałem ponownie zmobilizowany, przydzielony do sztabu generalnego w Warszawie.
szliśmy do Polski na ochotnika i liczyliśmy na to, że jak się wyjdzie z lasu, to jak to się mówi, panny z kwiatami, prawda? A spotkały nas szykany i to było przykre. Z tym, że po krótkim czasie właściwie to już nie robiło wrażenia wielkiego. Po prostu tak było i rozumiałem, osobiście ja rozumiałem, że tak będzie, tak jak mówiono w śledztwie. Jeśli na 100, których zdunoimy, jeden będzie ten, który wart jest tego, to już się opłaca. To była normalna zasada. Jest w łeb i spokój, prawda? Ostatecznie wykańczano tysiące. Być albo nie być, ujawnić się czy nie ujawnić. Ujawnienie nie daje gwarancji bezpieczeństwa. Wobec tego pozostałem w dalszym ciągu nielegalny. To spowodowało, że mnie aresztowano jako tego, powiedzmy sobie, kontrrewolucjonisty, jak oni tam uważali. Zaczęto mnie odpowiednio preparować z tą nienawiścią, z zaciętością. Szczególnie jeżeli się zachowało godną postawę. Tacy byli jeszcze gorzej traktowani. Lepiej traktowano zbrodniarzy, prawdziwych wojennych, aniżeli nas. Niemcy obsługiwali i taki Arnold wlewał 4 wiadra wody na rozkaz oddziałowego człowiekowi do celi, prawda? Po to, żeby to potem kubeczkiem czerpać do paraszy czy do kibla, jak to się mówiło. Najgorzej czuli się ci, którzy zalamali się i sprawili przykrość kolegom przez swoje zeznania. Jeżeli zwracało się do strażnika, że to gestapo nas gnębiło i wy teraz nas gnębicie, to odpowiedź była taka, za mało was gnębili, za mało was jeszcze co przeszkarali. To się wyczuwało, ten jad nienawiści. No i na zimno. Byłem osobistym klientem pana kapitana Różańskiego. To się równało naturalnie takim rzeczom jak kopanie w podbrzusze, palenia pałką w pięty. Natomiast są czasami pewne momenty, kiedy człowiek czuje, że dosyć. Tylko raz jeden, jedyny poczułem uczucie zimnej nienawiści i zimnej wściekłości. Kiedy stojący obok Różańskiego pułkownik radziecki dotknął pleców zajętego w akcji kapitana Różańskiego, powiedział do niego: no niczego, no nie lzio, no nie, no da, no spokojno. Okazał tą troskliwość, tą serdeczność. No nie bij go tak bardzo, bo się zmęczysz. Ta obłuda i ta perfidia. Ta cholerna perfidia wschodu. W końcu 50 roku, ni stąd, ni zowąd, zostałem zdemobilizowany, zostałem aresztowany. A więc natychmiast rewizja osobista, rozbiórka do naga, a potem na przesłuchanie. Otrzymywałem jedno pytanie. Powiedzcie, za cośmy was zaaresztowali? I drugie pytanie, życiorys. Nie wiem, ile set razy opowiedziałem życiorys. Nie wiem, ile tysięcy razy odpowiedziałem, nie wiem, za cośmy mnie aresztowali, powiedzcie. W pewnym momencie przyszedł do mnie pułkownik Skulbaszewski i powiedział: wy tu zgnijecie w piwnicy, bez sądu, bez niczego, nigdzie nie wyjdziecie, albo nam powiecie, za cośmy was aresztowali. Jako uczciwy żołnierz, jako uczciwy oficer, nie miałem sobie nic do zarzucenia. I dlatego wróciłem do Polski. Sprawa toczyła się przed Najwyższym Sądem Wojskowym. Sąd przyjmował wszystko bezkrytycznie. Mało tego, jeden ze świadków, zresztą miał karę śmierci, na pytanie stereotypowe przewodniczącego sądu, czy świadek jest spokrewniony, w jakim stosunek świadka do oskarżonego. Świadek na mnie spojrzał, wysoki rangi oficer spojrzał na mnie i powiedział: nie znam oskarżonego, bo rzeczywiście mnie nie znał. Mógł mnie tylko z podpisu znać. I następne pytanie padło: no to może świadek powie o swoich powiązaniach szpiegowskich z oskarżonym. I świadek opowiedział. Rozprawa była krótka. Zapamiętałem tylko ostatnie słowa z mowy prokuratora. Jak pamiętam, nazywał się Banaszek. Wysoki sądzie, tu na ławie oskarżonych siedzi zapluty karzeł imperializmu angloamerykańskiego.
Żądam najwyższego wymiaru kary. Ostatecznie otrzymałem karę dożywotniego więzienia. Przeszedłem całą prawda, kalwarię, całą tę gehennę od pawilonu 10, 11, prawda, Mokotowa. Z procesem jakimś, prawda, wielkim, jako niebezpiecznego szpiega, związanego z Intelligence Service. No i kara śmierci. Z tym, że ten Wysoki Trybunał łaskawie jeszcze zaznaczył, że na pewno za zasługi, które tutaj oskarżony poniósł w czasie walki z okupantem, no dozna tego dobrodziejstwa i wielkoduszności władz. Kiedy transport wylądował we Wronkach zimą na śniegu, pokotem nas położono, obstawiono nas, prawda, z karabinami maszynowymi i wówczas bramy się otworzyły, weszliśmy na duży dziedziniec brukowany, też pokryty śniegiem, kazano nam się rozebrać do naga i biegiem, szpalerem do więzienia. Pamiętam wtedy właśnie pułkownik Bombiński, starszy człowiek, legionista, prawda, organizator 27 Dywizji, przewrócił się, to go kopano, bito, prawda, i w tym szpalerze zupełnie jak robili Niemcy, przyjmując do Oświęcimia więźniów. Przez cały okres czasu siedziałem w pojedynce, miałem tylko słownik rosyjski, mogłem się uczyć języka i nauczyłem się tam właśnie języka rosyjskiego. Na powietrze nie byłem wyprowadzony ponad rok. Był to ciężki, niespodziewany zupełnie żołnierski chleb innej kategorii, niewojennej. I co najgorsze, że rzucony nie przez nieprzyjaciela, a przez rodaków. Było nas włączonych do tych odpryskowych spraw generała Tatara, 76 oficerów. Zostało wydane 37 wyroków śmierci. 19 z tego zostało wykonanych. Z biegiem czasu zrozumiałem, że nie ma wyjścia, ja muszę być skazany dla jakichś celów dla mnie zupełnie niezrozumiałych. Dzisiaj wiem, dla absurdu, który kosztował morze krwi. Kiedy wielu z nas zostało straconych bezpowrotnie dla kraju w sposób niczym niemotywowany, w sposób często podły, to jest ta gorycz, która we mnie jeszcze do dzisiejszego dnia tkwi, bo naród wówczas mało się przejmował, powiedzmy sobie, swoimi synami, którzy uważali, że poświęcają swoją młodość, swoje siły na walkę, prawda, która powinna przynieść wolność wszystkim.